Witajcie, z tej strony Matilde, Kraftowanie. Dzisiaj w ramach inspiracji dla sklepu zielonekoty.pl przygotowałam dla Was wielkanocną kartkę. Do jej stworzenia wykorzystałam wykrojniki CZX oraz tusze Distress i kredki Distress Crayons. Zapraszam. Jak widzicie, każda z wycinanek z tego zestawu składa się z kilku elementów. Ja do swojej kartki wybrałam kurczaka i jajko. Tutaj już są gotowe wycięte elementy, wycinałam je w papierze akwarelowym. Poszczególne elementy będę kolorowała kredkami oraz tuszami. Rozcieńczam je wodą, żeby ładniej się rozprowadzały oraz łączyły się ze sobą. Zarówno tusze, jak i kredki świetnie reagują z wodą, doskonale uzupełniają swoją paletę kolorystyczną, bardzo ładnie przenikają odcienie. Wszystkie najdrobniejsze elementy klej nakładam szpilką, tak żeby nic mi się nie rozlało. Do przyklejania, do podnoszenia właściwie tych drobniutkich elementów wykorzystuję takie narzędzie, które ma postać kredki albo ołówka. Doskonale łapią się do niego właśnie wszystkie te drobne elementy,
tak jak tutaj nóżki kurczaka i za chwilę oczki. Teraz czas na przygotowanie tła. Do tego celu użyłam stemple gumowe, które imitują maźnięcia pędzlem. Wykorzystałam również tusz Distress, Distress Ink i Distress Oxide. Miejsce, w którym łączą się dwa kolory, spryskałam wodą i posypałam proszkiem akwarelowym, tak żeby zlikwidować tę granicę, to łączenie się kolorów. Próbuję uzyskać ładne przejścia pomiędzy zielonym a niebieskim. Postanowiłam dodać kilka chlapnięć, ale tym razem użyłam do tego farby akrylowej po to, żeby nie weszła już w reakcję z moim tłem. Na koniec dodaję napis. Ponieważ jest to odbitka stemplem, wykorzystuję do tego platformę do stemplowania, dzięki której mam gwarancję, że napis odbije mi się równo, a jeżeli będzie niewyraźny, to ewentualnie mogę go powtórzyć.
ostatni etap tej pracy to cienkie linie dookoła kartki. Wykorzystuję do tego czarny cienkopis. Nie przykładam się za bardzo do tego, żeby te linie były równe. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta inspiracja i znajdziecie coś tutaj ciekawego również dla siebie. Pozdrawiam serdecznie.